Hej wszystkim, z tej strony Nexos. Dzisiaj gramy sobie w Battlefielda w bliskie komnaty i ze mną jest... Hunter Soul! Jeee! Yeah! No to zaczynamy. No, pięknie żeśmy zaczęli. W taki oto sposób chciałbym zawsze zaczynać. Ale musiałbym mieć zawsze jakiegoś Nexosa, który się będzie za mnie przedstawiał. Kurde, ale żeś zrypał ten początek, ja nie wiedziałem, czy ty w ogóle mówisz, czy co ty tam robisz. No nie, ale co, kiedy, w którym momencie? No w tym momencie taki... Który początek? Ten pierwszy, czy ten drugi, który żeśmy nagrywali? Czy... Nie wiem już, o który chodzi. Czy ja w ogóle do ciebie dołączyłem, czy ten dzień na jakiś dobra, server? Czekaj, bo musimy powiedzieć, co gramy w ogóle. Gramy w grę Butterfield, pole bitwy. Ja powiedziałem. Wiem, stary. No dobra, no ale... Powiedziałem zamknięte komnaty, bo ostatnio popełniłeś błąd. A jak co powiedziałem? Powiedziałeś, że zamknięte komnaty, a to ma być... Nie, czekaj, to miało być bliskie komnaty. No właśnie, to miało być zamknięte, a ty powiedziałeś, że bliskie. To nie jest tak. No bo do końca. Mają być bliskie. Nie, to nie jest tak do końca, bo ja decyduję. No i dobra. Koniec, stary, nie ma dyskusji. No to... Bo już tak. Tu jestem tłumaczem na tej mapie. O, patrz, jestem pierwszy, mam super broń. A jak ta mapa się nazywa? Ziba wieża? Ziba wieża. Wieża Ziba. Co chciałem powiedzieć o tej mapie, strasznie jej nie lubię, ale może na tym trybie będzie trochę lepiej, bo nie będzie takiego szału tutaj. O, dokładnie. O, w ogóle gramy w tego, w Gangnam Style. Gangnam Style. Nie, Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest za tryb, to on polega na tym, że nam się bronie zmieniają. Trzeba 3 razy kogoś zabić, czy 2, czy coś koło tego. Tak, to jest taki tryb ze starych gier rodem, gdzie no mamy jakieś tam poziomy i wraz z poziomem naszych zabić, czyli z ilością zabić, nam się broń zmienia. Mógłbym nawet powiedzieć, że to jest takie RPG. Tak, takie RPG, levelujemy swoją nawet, broń. U nas jest przecież już 16, to już można MMO powiedzieć, że to jest, bo tak ostatnio słyszałem, że jak już jest więcej niż 2 graczy, to jest Massive Multiplayer. Ale co ja co się ci tam tak znam? Powiedział? A, ludzie z internetów. To jakichś dziwnych masz ludzi w internecie. No stary, Battlefield Heroes, no wejdź na stronę mmorpg.pl, czy coś takiego. Nie, com, MMO... Nie, jak to się... PL. Nie, mmorpg.pl to jest moje ulubione forum, na którym siedzę. Ale jak się nazywa ta strona? mmorpg.org.pl? Com.pl chyba. Takie Jezus. Forum. I tam możecie sobie zobaczyć, jakie tam są MMO. Battlefield 3. I tego typu rzeczy, nie? Tak. Czekaj, co tam jeszcze? Wiedźmin 2. Wiedźmin 2, dokładnie. Edycja kolekcjonerska. Jak siedzisz obok kolegi i on też gra, to jest MMO. Jak masz dwóch kolegów, którzy siedzą obok ciebie i grają. I tam na PGA będziemy mieli Massive Multiplayer Online. Dokładnie. Na PGA będziemy, bo będziesz w sali retro i tam będzie Doom, ale to będzie MMO Doom, bo wszyscy będą w niego grali. Ciekawe, co nam zaoferują. Ej, ja bym mógł w swoim domu zrobić ten retro kącik, bo ja mam retro komputer. Ostatnio go widziałem na wyjeździe. Znaczy na wyjeździe z domu. Stoi przy tym. Stał przy drzwiach. Ale że co, że jaki retro komputer? Że do śmieci idzie. Ja mówię, ludzie, co wy robicie? Hipsterski. No to jest DX2, ten... No kurde, jak to się nazywa? 486 stara. Maria. Przecież ten komputer miał, nie wiem, 15 MHz, ile on miał? 30 chyba. To żeś na ziemniaki go odpalał, czy co? Nie, to raczej był taki ziemniak jak z tego, jak z portala. Jak ziemniak z portala, to był taki wiecie. Ziemniak z portala był świetny. Ej, no świetnie. Nie widzę żadnych wrogów, jak mam Gangnam Style wygrać? Musisz dojść do ostatniego poziomu, który zaspoileruje ci. Nie wiem, jak wygram, bo wiem jak wygrać, tylko jak mam wygrać, jak nikogo nie widzę z wrogu. Aha, o to chodzi. O to chodzi, stary, a ty mi będziesz mówił, o co chodzi w Gangnam Style'u. Gangnam Style. Op, fajną op, broń mam. Op, pan Gangnam Style. A to zawsze jak masz fajną broń, to się potem zmienia na jakąś zajebistą, jeszcze lepszą, nie? Na jeszcze lepszą, gorszą. O, chyba dwóch zabiłem. Przypadkiem, wiesz? I podstawowa reguła to, że kończysz na najgorszej broni, jaka jest. A jaka jest? Czyli musisz gościa z noża po prostu skosić. Tak. Znaczy nie, że najgorszej broni, tylko że wiecie, z takich jakichś karabinów i w ogóle jakichś dział odrzutowych przenosimy się na nóż. Dział tak odrzutowych, stary, ja nie wiem w jaką ty grę grasz, ale ja działa odrzutowego nie miałem jeszcze ani razu. Jak to, no, inżynierem nie grałeś, działa odrzutowe. Aha, a też będzie można z RPGa w kogoś walnąć? Nie. Ale mówię ogólnie taki... Wiesz, odpowiednik, nie? W stylu, że no, te bronie, karabiny w porównaniu do
tego do pistoletów są jak wyrzutnie rakietowe do noża. W takim trochę większym stopniu. Czekaj, bo muszę tu sobie wejść, bo tu zawsze jest dobra kampa na tej. Jezus, mam ja tego z Magnuma nie mogę nic w ogóle zrobić. Kurde, gdzie ci kolesie są? Właściwie już po 22 kilo, ja z Magnuma jadę. Ten, czekaj, ja chyba idę na dół, bo nie bardzo mogę kogoś zabić. No, jestem kombojem, powiem co mi się, wiesz co mi się w tym trybie podoba, że tu nie ma chowania się, nie ma, wiesz, nie opłaca się chować, trzeba biegać, kurde, i mordować. Każdy biega, no. Ja ci powiem, że najgorszy etap to jest właśnie z tym Magnumem. Ci powiem, biegam jak cowboy i w ogóle wszyscy mnie zabijają. No ja mam teraz jakiś ten. Ale ja lubię Magnuma, tylko nie, znaczy ja lubię Rexa, a nie tego Magnuma. Ten Magnum jest szajski trochę jednak. Jest, w końcu udało się. Mam teraz PP. Jest to co tak, taki ma kulkowy magazyn, znaczy ale taki, gdzie oni taki są? Dziwny. Ja ich nigdzie nie widzę, a ty w ogóle jesteś ze mną w teamie? Jak tak, możesz być ze mną w teamie, jak tu każdy jest osobno, co cygan? Jesteś drugi w sumie. Nice. Zacząłem strzelać w ten. Jak to każdy jest osobno, to był deathmatch. Ty ubiegać jako. No nie. Nie wiem, kto mnie strzelał w plecy, ale musiał mieć jakąś strasznie gównianą broń, bo mi dwa strzały zrobił, ja ciągle w tym tunelu stałem i nic już więcej nie strzelił. Jakaś bieda. Może strzelał ci ten, cukrem pudrem tą bronią. Jak będziesz miał taką broń MK3, coś tam, to wiesz, że to jest ta broń. To strzela cukrem pudrem, taką posypką ci tak. Nie wiem, ale coś mi tu dupiato strzela ta broń, którą teraz mam, no i się zastanawiam. Jeszcze wejdę sobie tu. Ojej. Gdzie są wszyscy? No nie ma nikogo, jak mam wygrać? No kurde, koleś ma 30 killi, gdzie on ich wszystkich wybija? No nie wiem, gdzieś farciarsko trafia, wiesz? Tutaj są chyba, wiesz? Fuck! No już chyba wiem, gdzie oni się spawnują. Muszę tam iść, stary. Już wiem, gdzie, nie zdradzę ci tego. Dziękuję ci. Jesteś naprawdę przyjacielską osobą z drużyny. O. Takiego jak sojusznika Soła, to wiecie. Takiego Soł jak Soł Shibo to nie ma. O kurde, nie, mam snajperkę. Takiego, że tylko wiecie, pożałować. Chcielibyście mieć takiego Soł Shibo jak ja. Kurde, zjadę jakąś gównianą snajperkę, nie umiem z takich rzeczy strzelać, stary. A to w ogóle był karabin chyba z zoomem. To takie coś wymyślił, chyba będę z biodra strzelał z tego. Jesteś drugi, wiesz? A, ty masz LSAT. Znaczy masz Polsat. Ta broń jest taka śmieszna. Mam, ale kurde. Jest. Nie, no kurde, jakiś typek mnie zastrzelił z Mentar 21, cokolwiek to jest. A ty już miałeś posypkę, kurde. Miałem już posypkę, to nawet nie zauważyłem, same fajne bronie miałem ostatnio. Po prostu wiesz, złej baletnicy to nawet zły karabin przy spódnicy przeszkadza. Co? No takie przysłowie staropolskie. Jakie przysłowie są? I ta mapa chyba mi nie odpowiada, wiesz, jestem cały czas, ja na spasie teraz jestem. Kurde, powiem ci, że to ta... Znaczy... O, ta lunetka z tego czegoś. No nie, no ten koleś nie zginął! Co ja asystę dostałem za co niby? Wiesz, ta lunetka z tego, z tej gównia... Aha, to jest taki karabin ciężki, jak go teraz będę podmieniał. Ja mam 200 tysięcy amunicji, 100 tysięcy milion. No teraz tutaj masz amunicję wszystkie, masz całą amunicję. Dobra. Jezu, strzelam posypką. Ja chyba strzelam dobrze, wiesz? Chyba typów zabijam, ale... Na no jak się kładą, to znaczy, że nie żyją, teoretycznie. Z tej broni chyba więcej trzeba zabić niż mniej. O, dostałem z noża i zostałem zdegradowany, jest. Zdegradowany możesz zostać? Tak, tak. Czyli co? Znaczy ci zabiera jednego killa, czyli teoretycznie jak nikogo oj, nie zabijesz, kurde, to... jeszcze miałem... Ach, jednego hapsa bym mu wziął i by zginął. A ja zabiłem tego, bo widziałem ciebie. Podoba mi się ten tryb, jest bardzo dynamiczny, jest taki fajny. Ojej, już, Mary. A ten koleś, co miał 30 kili, to ma teraz 31, chyba też nie potrafi nikogo znaleźć. O nie, kto kończy? No jakiś gościu chyba z przeciwnej drużyny, ale powiem ci, że takiej gry jeszcze nie miałem od dawna. No kurde, co? Chyba wszystko wywali... Nie, przeładowuj, nie przeładowuj! Nie chciałem przeładowywać, to z przyzwyczajenia tylko. Fuck. Dlatego ja bardzo lubię spasa, wiesz? A ten mnie z czego zabił, kurde, z Magnum? Nie, czy to kto inny? Jakiś lesz musiał być, że na pod koniec gry mnie z Magnum jeszcze zabijał. Okej. Okay. O kurde, a to co za broń? Fuck. To mi się od razu kojarzy z Rokiem, bo on takie CD z tym... Z takim zoomem śmiesznym zawsze bierze.
nie? Z jakimś z jakim, takim, no z takim Cobra? Nier Dotem, no właśnie nie Cobra, tylko takie coś podobnego, wiesz, jakiś taki razy 4. O kurde, a to czemu mi się przeskoczył tryb na jednostrzałowy? A nie wiem, bo może V kliknąłeś czy coś. Nie wiem, jakieś dziwne rzeczy. Tak, byłeś na piątym miejscu, nie wiem czy zmieniamy serwer, czy gramy dalej na Gun Game Style. Gramy dalej, bo to jest ten, na Gun Game Style. Gun Game Style, opa, Gun Game Style. Opa, Gun Game Style. Zatańcz tam przed kamerą, ja bym też zatańczył, ale... Niestety nie. Wow, Gun Game Style. Zatańczyłem już. Ej, sexy sushi, bo. Hej. Sexy Nexus. Tak, dobra, koniec, to pasuje. Potem zmontują w jakiś beat i będzie, tak nazwą go, pedalski beat. Ojeju, YouTube. Masz takich widzów, którzy by ci tak nazwali to? Nie, moi widzowie, na razie mam tylko 3 fanarty chyba. Jakie fanarty? No takie, że ktoś zrobił filmik związany ze mną, tak, to nawet nie jest fanart prawdziwy. Nie, no dobra, jeden pamiętam cię kolego, narysował w Paint'cie mnie. Ojo, to jakiś klocuch. Czekaj, nie, ten film się nazywał coś tam i szanowany i poważany Soushibo. Też bym chciał mieć ludzi, którzy mnie rysują, ale pewnie mnie by jakiś brzydko rysował. Poważany, nie, ja byłem zajebisty, stary, no kurde, koleś narysował, no prawie jak ten, prawie jak, no prawie jak grzyby. Nie wiem, prawie jak grzyby. Zrobił. No, to ty, a jakby cię narysował żywego, to co to było? To byłbym stary klonem wtedy. Papierowym klonem. Wow. No, czekaj, czyli ty nie żyłeś na tym zdjęciu? Albo ledwo żyłeś? No, powiem ci tak, że jak je zobaczyłem, to się łapałem i patrzyłem, gdzie mam duszę, czy na tym zdjęciu, czy już stary, wiesz, czy już mnie nie mam duszy, czy mi ukradł ten autor, czy wiesz, fuck, Gun Game duszę Style. Ci ukradł. No. Straszna sprawa stracić duszę, to antybiotyk trzeba brać. Zadałem. Cygan ze mnie złodziej zabójstw. Dajesz to Shibo. Cygan, złodziej, zabójstw. Ojej. Ukradnę ci życie i żonę, bo jestem cyganem z Battlefielda. Słuchaj, bo ty widzę, że śpiewak jesteś. Jestem czasem śpiewak właśnie, a czasem nie kontroluję. Ostatnio grałem sobie z Cedricem w Lola i on zaczyna śpiewać piosenkę, którą ja słucham. I mówię, Cedric, skąd wiesz, też słuchasz tego radia? On, nie, przecież śpiewasz ją. Co? No, nie strzeliłem, no skąd miałem wiedzieć, że akurat ją śpiewam, wiesz, a to jest czasem tak, że wystarczy tylko jeden bicik zanucić, wiesz, jaka to melodia, nie? Ty stary, ja robię... A ty, sexy lady. O! Potknął się! Jaka zabawa. Przednia zabawa, panie Zelżybo. Chciałbyś ktoś z PS3 na PGA, żeby nam podał dał nam do śpiewania to. Ale czemu z PS3? A kurde, no. Bo tam jest turbo śpiewak, wiesz? Tam jest taka nie gra. Nie turbo śpiewak, bo ja z siostrą zawsze gram do pary, bo ja nie umiem takiego głosu robić piszczącego. Bo to jest dziwne, wiecie? To tylko taki piszczący głos łapie. Fuck. No w sumie, no chyba, że ten, pogramy. O kurde, ale weźmiemy, zrobimy tego, let's playa z... Masakra. Z czego let's playa? Zrobimy let's playa z tego, z karaoke party. Co na to są? Let's playa z karaoke party? No wieczorkami sobie będziemy przysiadać, wiesz, kamerkę, ja będę miał laptopa i w ogóle. Bo ja bardzo lubię te tańce. Bardzo lubisz te tańce? No. Na Xboxa. Jak Nexus weźmie Xboxa na PGA, to zrobimy z Dance Central tego. Tak, a wiesz co, ja już miałem plan, może być to tam zrobić, w ogóle, nie? Może tam będzie, tego, wiesz, na do tego trzeba będzie twojej kamery i mojej, nie? Na przykład moją kamerę ustawimy na stojaku tak, żeby ona obejmowała ekran, bo niestety nie mamy przyrządu do nagrywania z Xboxu. Ja będę miał swoją kamerę, tak? Co? Co ty mówisz? Mówię, że będę miał swoją kamerę. No tak, tak. I twoją kamerę ustawiłem, żeby nas na przykład, nie? Bo ja mam ten, to się nazywa Kinect Adventures, nie? I to są takie, nie, to nie są tańce, nie? Ale to są, wiesz, takie jakieś przygody, nie? Że wiesz, że gdzieś tam na łódce płyniemy i nie, musimy no, podskakiwać pontonem i się przechylać na boki, wiem, żeby ja my też się przechylali. Przy tym to ja normalnie prawie mogę koledze dom rozwaliłem ostatnio. Tak skakają, mówi, stary, co ty robisz? Czy to wystarczy lekko psuć? A ja życie, stary, w to wsadam serce. Za dużo serca. Coś, bo jest człowiekiem kochającym. Czekajcie. Jest. Mam jakąś dupiatą broń, wiesz? Cygańską. Ok.
kradnie. Ja mam spasa, wiesz? Sushi, bo jesteś na przodzie. Ja cię gonię. A kurde, nie wiem skąd do mnie strzelał. Aha, z kibla. Wiecie jak to jest z kibla. O, ja cię muszę dogonić, wiesz, panie Sol. Sexy, sexy. Strzał, strzał, strzał. Bum, bum, bum. Strzał, strzał, strzał. Zmiana strzał. Broni. Aj, udało mi się go zabić. Trup ściele się gęsto, wiecie co to oznacza? Co? Trup ściele się gęsto. Co to ma być? Co ty mi mówisz? No, że wszyscy umierają. Kurde, czemu ja tyle punktów dostaję za jakieś asysty? Bo te bronie są takie z dupy. Wiesz, on nie potrafi, kurde, typa dobrze zabić. Dobra, broń to jest taka, która dobrze typa zabija, czyli na śmierć. A nie tak, tylko trochę. I to jest dobre zabicie, tak? Tak. No nie, no widziałem typa, że wyskakuje. Przycelowałem pierwszy, zacząłem w niego strzelać. Koleś się odwrócił, mnie zabił, jeszcze kolega mu pomagał. Ja muszę się pozbyć shotgunu, wiesz? To jest najgorsze, co mnie trafia teraz. To shotgun ze śrutem. To jest... Dobra, w plecy. Ja tak nienawidzę shotgun ze śrutem. Jejusiu. Ohoho. Czekaj, bo mam 12 naboi. Ale trupy. Słyszymy, że trudno mam tutaj, nie mogę cię dogonić, bo w ogóle nikogo zabić nie mogę. Muszę się, wiesz, chyba zakampić mocno. Ale dostałem jakąś kamperę i tego najbardziej nie lubię, bo jak się pojawia zoom na moim ekranie, to ja już w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem. Ja daję zoom nagle, świat równoległy, są, gdzie jestem. I teleport, co? No i do tego jeszcze to nie jest snajpera, tylko to jest jakiś karabin z jakimś takim, wiesz, 4 razy zoomem i nie wiadomo w ogóle o co chodzi, stary. 4 razy po 2 razy i jest luneta. Jest, no cukrem no, pudrem mogę strzelać. Stary, ja strzelam do typa, on w ogóle nie umiera. Mi się wydaje, że to trzeba na blisko załatwić, wiesz? Nic nie, nie zrobię tego. Prawdopodobnie. Nie potrzebuję ludzi z bliska, wiesz? No nie, no to teraz mi się jeszcze gorsza, kurde. Co to w ogóle jest za broń? Dobra, jeden zabity. Jeszcze tylko 50. Dobra, drugi zabity. Zmieniło się. Co to, stary, za broń? Nie, 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 nie. Dobra, jeden zabity. To jakiś jednostrzałowiec dupiaty. Jest, gonię ciebie. Gonię cię. A nie, 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 już nie zdążę. Oj, ty są szybo. Oj, fuck. 28 na 21. Może mi się uda wygrać, chociaż ten ma 26 z przeciwnego teamu. Może byś mi pomógł i podstawiał trupy pode mnie. Tak, jasne. Co to kurde za broń dupiata? Jakieś działo takie, wiecie, jednostrzałowe. A to jest ten, to jest Jing. No, ale mnie potrzepało. I to jest w ogóle kam... Co to jest za broń? Co ja mam za broń, powiedz mi? To jest Jing. Co to jest? To ma... To jest broń snajpera. To jest snajperka. A ja zacząłem, wiesz, myślałem, że to jest karabin. O, ty są. Nie mogłeś myśleć, że coś co... Ojej. O kurde, mam granatnik. No granatnik, no mówię ci, że kończysz z takimi dupnymi broniami. Ale ja lubię z tuby strzelać. Tuby. No nie, ale stary, czemu nie mogłem strzelić? Znaczy strzeliłem, ale jakby nie wybuchło nic. Czy może wybuchło, ale ty o tym nie wiedziałeś. No właśnie, bo chyba zginąłem, stary. Prędkość czasu zginąłem. Umrełeś z prędkością czasu? No nie, no co to, stary? A może to jest shotgun, a nie ten granatnik? To na pewno jest tuba. No nie wiem, ja nie wiem, ja się nie znam. A, to granaty rzuca. No tak! No, ja myślałem, że to wybuchają te granaty, wiesz o co chodzi. Granaty mają. O, zabiłem kogoś. I nóż mam. Nóż to jest końcówka? Tak. Ile muszę zabić? Jednego. A normalnie naciskam przycisk fire? Nie, 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 musisz gościa ciachnąć. Tak jakbyś go ciachał normalnie. Czyli z FM? Tak, tak. O. No nie, nie zabiłem go? Zwycięstwo, to zabiłem czy nie? No nie wiem. No to kto wygrał? Sushibo, zwycięzca! Czemu się nie widzę? A, zwycięstwa Sushibo, super, to mi się podoba. Lubię no, to. No Sushibo, to jest tryb dla ciebie. To jest tryb dla mnie. Podjarałem się teraz, podjarałem się moi drodzy. Gun Game Style, Gun Game Style. Uuu, gramy sobie. Nieźle. Nice. Jestem mistrzem broni, zostałem. No to gramy jeszcze raz. Okej, okay, teraz mapa się chyba zmienia, wiesz, bo dwa razy żeśmy grali. Dodatkowe punkty. To. Jakie punkty? Punkty zajebistości.
Ja, ile masz punktów? Jestem na trzecim miejscu, mam 2519. Ja mam punktów 3994. Widzę, ty głupolu, nie musisz mi mówić. To czemu ty mi mówisz, że ja też cię widzę, stary? Ale widzowie nie widzą. No są widzami, widzą, bo im pokazałem, stary, ja im widzisz? Pokazałem przecież. Stąd się bierze widz. Widz się bierze stąd, że widzi. No, ale często widzowie nie widzą. Nie, nie, czasem tylko słuchają. Forteca Donia. O, Forteca Donia. Cokolwiek, czemu ona Donia? To mi, wiesz, czy mi się Donia kojarzy? Moja znajoma ma taką siostrę Dominikę. I Donia na nią mówią. Donia. A mi to się z jakąś panią taką woźną. Pani Doniu. Pani Doniesie. O Jezu. A, pierwszy kill. Zwycięstwo. First kill. No ty cyganie. Bo tutaj tych punkcików nie ma. Gdzie jesteś? Ja teraz nie wiem, co gdzie jest. No gdzie... kurde, koleś się schował gdzieś w trawie, co za typ? Myślałem, że jest ten, że jest dalej, bo nie umiał trafić. On był tak blisko. To nie lubię tego pierwszego pistolecika. Nigdy nie mogę załadować, ale mam bloda. Ktoś tu padł z mojej ręki, z mojego pistoletu. Nie widzę nikogo. Podziurawiłem kogoś jak ta ser. Mapa jakaś większa jest niż ten, no wiesz? To jest fajna, mi się bardzo podoba. A ludzie, powiem ci, nie ogarniają pistoletu, wiesz? No, jest... trudno ogarnięcie czegokolwiek w tych czasach. W tych czasach ludzie nie ogarniają. O, głupiaty ten pistolet. No, zabiłem go, dobra. Znaczy, sam też padłem, ale go już też załatwiłem. Bardzo mi się nie podobają takie karabinkowe te pistolety. No, a powiem ci, że Duszkin z takiego jedzie, ale on ogólnie jedzie z różnych tych i... zakłada, że nie za długo z nich będzie strzelał, wiesz? No, to jest, wiesz, wypalić w gościa i do widzenia. Nie no, jest, po prostu, wiesz, się dobić, nie? Jest! Kurde, uciekł mi gdzieś, a widziałem go, jak tu biegł. Teraz to ja mam w plecy jazdę. CJ Fak. Trooper! Znaczy City Trooper we mnie wlazł. Na czym jesteś w ogóle? Na Magnumie? Na Magnumie. Ja też, lubię, kurde, Magnum, teraz męczarnia będzie. Ale powiem ci, że tutaj tyle ciało. Komboje. Dobra, dwóch zabiłem. Ty jesteś kowbojem, ja już mam karabin, stary, i zaraz będę miał kolejną broń. A ty, stary, bądź kowbojem. Kowboj Nexus. Kowboj. Zajebista gra jest. Jest, udało się, dobra, mam. Nazywa się Fallen Earth, stary, taki Fallout, stary, tylko trochę... trochę... i no, z lepszą grafiką, jak San Andreas, nie? No, jak San Andreas. I powiem ci, że jak mamy ją w mojej serii Top MMORPG starej, takiej pradawnej, i powiem, bardzo fajna gra to była. Grałem tylko na trialas jakieś tam 7 dni, nie? Ale sama przyjemność. Muszę powiedzieć. Oj, kurde, drugi za nim był. Nexus Hunter mnie wyprzedził. No, tu, kurde, ci, że niezłe granie powinny jest. Na kile, wiesz? Na kile jeszcze powinno być, a nie na ten. Jest. Ale dostałem. Pierwszy mój zgon, powiem ci. Bo mnie zamroczyło. Ale jestem na prowadzeniu, dobra. Już mam swoje miejsce, swoje przeznaczenie znalazłem. A ja nie znalazłem swojego przeznaczenia, bo nie mogę znaleźć żadnych ofiar. Powiem ci, że chyba wracam do naszego respa. No nie, ten mnie zabił, koleś. A mogłem z biodra strzelać, a nie sprzycelowywać. Uj, ratował mnie ktoś. Dobra, muszę iść na drugą stronę. To jest zawsze zasada, jest jedna. Z jednej strony się spawnujesz, biegniesz od razu na przeciwną, bo to znaczy, że oni wszyscy są tam. Dokładnie. Gdzie oni są? Ja teraz gniję z moim tutaj shotgunem. Aj, kurde, tracisz prowadzenie, oj. Czy to ja był na prowadzeniu? A! Kurde, znów mnie wyprzedziłeś, no co za Nexus. Jesteśmy razem. Łeb, główka w główkę. Głowa w głowę. To Shibo, my tutaj będziemy oj, pokazywać czekaj ludziom, jak się prawdziwie gierczy. Czemu on z noża typa zabijał? Wolno z noża zabijać z tymi brońmi? Pierwszy no tak, tak, można. I wtedy degradujesz go, mówiłem ci przecież. Aha. Kurde, jak się koleś ustawił na ziemi i strzela kamper. No teraz jest cukier puder, no kurde, no teraz to już kamper. Mi ten... Nie czaję, o co chodzi ci z tym cukrem pudrem, zajebiste no broń. No tak strzela, tak... Jest, udało się mi uniknąć cukier puder, jest. Dobra, udało się. Strasznie ładnie się udało uwinąć z tym wszystkim. Fuck. No nie, kurde, dwóch miałem, jeden się odwrócił. Odwrócił się plecami w przeciwną stronę niż moja, czyli przodem do mnie, stary.
Jest, uff. Prowadzenie Soul już się gonie. ACWR, ja uwielbiam tą broń. Bardzo przyjemna. Bardzo ładnie się z niej gra. Punkty to mi lecą, ale ja bym wolał kile jednak zbierać. Tak, a ten co się tu czołgasz? Kamperzy jeden. Idź walczyć, a nie kampa. Idź walczyć. No weź. Znów na mnie koleś jakiś wyskoczył, kurde. Ale powiem ci, że jak się już to trochę pogra, to jest łatwiej, wiesz, bo wiem teraz jakie bronie, wiesz, czego się spodziewać, stary. Tak, tak, no to jest już wiadomo od dawna, nie? No, że tak, no, że tak jest, jakich, a ja to nie wiesz, mam. Teraz się odrodziłem w jakimś durnym miejscu. Wiesz, kto do mnie strzelał i skąd? Ajejejej, udało się i... Jej! Prowadzenie! Stary, ja mam tak biało przed oczami, że mam chyba 4% HP. Masakra. Muszę komuś na plecy wejść. Aj, dobra, zabiłem typa. No i on mnie też zabił, ale ja go przynajmniej też zabiłem. Co to jest za broń? A dobra, w sumie właściwie wszystko co strzela, dla mnie się liczy tylko czy strzela. Raz, dwa, czy milion. Milion. Dobra, jest, są, idziemy w główkę. Tutaj na razie o krok cię wyprzedziłem, ale zaraz... Ale zaraz już cię wyprzedzę, no spoko. Dobrze, że stary o tym wiesz. Ale mówię, że zaraz może się coś zmienić. Wierzę w ciebie, co? Pomimo, że jesteś moim wrogiem. Czterech typów miałem obok siebie, żadnego nie zabiłem, wiesz? Co, co? Miałem czterech typów obok siebie, żadnego nie zabiłem. Po prostu, wiesz, wszyscy po mnie przebiegli. A? O Jezu, Elsa. Aj, kurde, teraz znów kolejnych i znów ich nie zabiłem. No nie, pięknie. Widzę, że ma lepszą broń. Od razu tutaj zapomniałem powiedzieć do ludzi, którzy często mogą być wkurzeni na to, że ja mówię podczas tego, gdy Soul mówi, to my mamy jakiś taki bug, nie wiem dlaczego to się jakoś tak stało, że jak ja mówię, to wyłącza tak jakby Soul'a, czyli Soul może mówić, ja nagle coś powiem, ja już go w ogóle kompletnie nie słyszę, nie? A więc no, ja... dokładnie tak ma Nexus, ale nie wiem czemu, właściwie to tylko na Skype'ie czy na TeamSpeak'u też? Na Skype'ie tylko. A może ktoś w komentarzach napisze, jeśli wie o co chodzi. Kurde, snajperkę mi włączyło, stary, w momencie czy nie wiem co to za broń jest, ta z zoomem, wiesz, do piata. Ajajaj. Nie, to jest chyba ten karabin, no. W momencie, kurde, kiedy była akcja. Jest, udało się. No nie, w tej broni to chyba nie zabije nikogo w normalny sposób. Szczególnie schodząc w dół, bo wiecie, jak się schodzi w dół, to najpierw widać wasze nogi, a potem was. I to jest największy problem schodzenia w dół. A to o tą ci broń chodziło, M417. Że ona wygląda jak karabin, nie? A to jest jedna strzałka. Czekaj, bo muszę przeładować. Mam 4% HP. Może jak się położę, to będzie lepiej. Ajajajajaj. Dobra, może lepiej zginąć po prostu. Oj, ale wlazłem w typa na pełnym, wiesz, na pełnym gazie, nie? Ale masz dużo killi przede mną, 5 jesteś. Jakżeś to zrobił? No, mówię ci, ja tu się staram teraz. Jezu, nie blokuj mnie, ty patofianie jeden. Aj, teraz będzie hardcore, powiem ci. Z tą jednostrzałówką. Więc tu trzeba będzie ładnie wymierzyć po prostu komuś twarzyczkę. Jest jeden, trafienie w głowę. To jest 46 powoli, zaczyna mi dogrywać muzyczka. Albo to nie mi. To chyba mi nic nie gra. Tak powoli taki to. Taka atmosferka się robi. Jest, mam granatnik. No kurde, koniec. Ale co, ty będziesz wygrywał? No fuck. No ja mam już granatnik, powiem ci. Do granatnika to spoko, jeszcze dobiję zaraz. Tylko gdybym miał co zabijać, no bo tu się coś ludzie kończą. Oczywiście musiał mi, a wiesz, karabin z zoomem dać, którego nienawidzę po prostu. Żebym kompletnie nie wiedział o co chodzi. Wiesz, ja odruchowo jak jest ten, jak do kogoś podchodzę. Tak, nie zabiłem go! No kurde, myślałem, że go zabiłem. One mają taką słabą, wiesz, takie słabe... Słabą moc mają. Wydaje mi się, że już typ leży, nie? Dawno, stary, od 5 minut już. Co ty, z granata do mnie strzelasz?
No, to wybucha no nie, w gości jak walne, czy tam jak? Tam w dziurze masz ich, weź ich tam pozabij. Nie, to wybucha jak granat, no upada na ziemię stary i wybucha po jakimś czasie. Więc tam do dziury stary wal. A to jest co? To jest jedna strzałówka, czy nie? Fuck, to jest jedna strzałówka, ale taka bardziej do dupy. Już nie chciałem powiedzieć brzydko na Z. Zajebista prawie, tylko w drugą stronę. No nie! Aha! Powiem ci, że z tego granatnika trudno jest wygrać cokolwiek. No jak nie, tam do dziury rzucaj, gdzie ich pełno jest. Jezus Mary, no nie mogę nikogo. Gościu, masz noż. Nie, fuck, kurde, jak koleś tu siedzi. Gościu zaraz wygra. Wygra, będzie przede mną. Ma nóż. No i stary, nie wygrasz, co? Będziemy tak samo przegrani, obydwoje. Tak. Jest, udało się. Jest, nożykiem teraz. Jest kogoś z noża wziąć. No fuck, no ja chciałem do góry. Jest! Nie, Nexus, porażka. Nexus, zwycięstwo, niemożliwe. Patrzcie, no dobra, Nexus miałeś Hunter. Jedno, ja miałem drugie, no. To jest najważniejsze. Liczy się tylko przyjaźń i miłość się liczy. I to sobie dokładnie, zapamiętajcie. Dokładnie, Soushibo. I tym akcentem zakończymy ten film. Dokładnie, wiecie co się liczy? Liczy się miłość. Subskryby do Soushibo. I pieniądze się liczą. Tak. A potem to ktoś wytnie, wiesz, i będzie na YouTubie. Będzie cała prawda o Soushibo i będzie. Liczą się pieniądze i suby. I dziewczyny, i wódka. Dokładnie. Dobra, to tym pozytywnym akcentem kończymy. Trzymajcie się wszyscy, pa. Do zobaczenia.